Tu oglądamy komórki nowotworowe. Każda jedna komórka ma uszkodzony gen, czyli jest chora. Precyzja, dokładność, rzetelność wykonania tej pracy jest dla nas absolutnie kluczowa. Błąd na jakimkolwiek etapie rujnuje cały eksperyment. Dostajemy taką próbkę krwi pobraną w jednym z 300 punktów w Polsce. Przychodzi ona do nas kurierem. Wprowadzamy ją do systemu i w ten sposób możemy zacząć badać całkowicie anonimowo. I ta próbka przechodzi teraz dalej i następnym etapem jest izolacja DNA. Ja jestem lekarzem. To jest mój zawód, ratowanie zdrowia i życia ludzi. Im więcej osób jestem w stanie wyleczyć, im więcej osób jestem w stanie zabezpieczyć przed chorobą, tym moja większa radość i przyjemność z realizowania swojej pracy lekarskiej. W Polsce ponad 500 000 kobiet i ponad 500 000 mężczyzn urodziło się z chorobotwórczą mutacją, co znaczy, że prawie na pewno, czyli z 87-procentowym ryzykiem zachorują na nowotwór. Naszym marzeniem jest znaleźć wszystkie te osoby i powiedzieć im, co zrobić, żeby nie zachorować, albo co zrobić, żeby chorobę wykryć absolutnie na najwcześniejszym etapie. Zawsze będę powtarzała, to są badania, które mi uratowały życie. Miałam raka, natomiast on był rozpoznany w bardzo wczesnym stadium możliwym do wyleczenia. Zresztą ja potem po kilku latach znowu miałam raka innego i też także jestem podwójnym szczęściarzem. Ja mam mutację BRCA1 i zachorowałam na raka piersi, tak zresztą samo jak moja mama 24 lata temu. Moja mama zachorowała, jak miałam 14 lat, więc moja beztroska dzieciństwo się skończyło. Jej marzeniem było to, żebyśmy my byli już dorośli, żeby umarła, kiedy my jesteśmy, że będziemy dorośli. Tak się też stało. Mój brat miał 19-20 lat. Dociągnęła, plan wykonała, dostaliśmy się na studia wymarzone. Więc takie były jej marzenia. Natomiast jak prześledziłam historię mojej rodziny, zaczęłam się tym interesować, to okazało się co prawda, że moja babcia, dowiedziałam, że nie chorowała, umarła w wieku 76 lat, nie chorowała na żaden nowotwór, czyli mama mojej mamy, ale już siostry, miała dwie siostry, zmarły również na raka, jedna na raka jajnika w młodym wieku, 40 kilku lat, i druga na raka jelita grubego. To też ma powiązanie, te nowotwory mają powiązanie. Czy pani dzieci wiedzą, że pani jest chora? Wiedzą. Nie wiedzą może, że mam mutację. Mając mutację nie mogę być pewna, że na nic nie zachoruję. Czy pani się boi o swoją córkę? Boję się bardzo. A myśli pani, że ma te geny, co pani uszkodzone? Mam nadzieję, że nie. Jest podobna do ojca zewnętrznie, więc myślę, że... Ale też mam z tyłu głowy, że taka możliwość oczywiście jest, więc też to, co robię dla niej. My w naszym programie badamy geny.pl, badamy każdy jeden punkcik, także na samym końcu wynik oznacza, czy nie ma mutacji w jakimkolwiek z tych punkcików genie BRCA1, kolejne 2000, 2500 gen BRCA2 i tak w sumie ponad 140 tysięcy punktów w jednym badaniu za cenę 399 zł, czyli 20 razy taniej niż gdziekolwiek na świecie.